Pierwsze dni roku były też pracowite dla suwalskich strażaków. W pierwszych dniach bieżącego roku Państwa Straż Pożarna w Suwałkach odnotowała 11 zdarzeń. Dwa to pożary, natomiast dziewięć to miejscowe zagrożenia, z czego. Z czego 5? To są właśnie kolizje i wypadki drogowe. Na ogół właśnie były spowodowane aurą pogodową, jak również niedostosowaniem prędkości do panujących warunków na drodze. I jak zawsze to właśnie strażacy, jako pierwsi, wkraczali do akcji. To ich zadaniem jest jak najszybsze dotarcie i takie zabezpieczenie miejsca zdarzenia, by czasem zwykła kolizja nie pociągnęła za sobą lawiny kolejnych zdarzeń. Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny natychmiast dysponuje zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej, jak również ochotniczych straży pożarnych, w zależności od miejsca zdarzenia. Po przybyciu na miejsce, jako pierwszą czynność, wykonujemy zabezpieczenie miejsca działań polegającym na właściwym ustawieniu pojazdu. Pojazd pożarniczy ma włączone lampy strogo, stroboskopowe, rozwijane są taśmy ostrzegawcze, ustawiane pachołki ostrzegawcze, lampy, jak również znaki drogowe. Ma to generalnie na celu zabezpieczenie ratowników, jak również osób, które znajdują się w pojazdach lub też bezpośrednio przy tych pojazdach przed. Kolejnym zdarzeniem, które mogłoby zagrozić właśnie dla ich bezpieczeństwa. To strażacy muszą podjąć decyzję, czy droga zostanie zamknięta, czy może tylko ruch zostanie ograniczony do jednego pasa. Na miejsce zdarzenia jadą zazwyczaj dwa, czasami trzy, czasem więcej zastępów. Obok dowódcy akcji ratowniczej i kierowców jadą... Ratownicy, spośród ratowników są też strażacy, którzy posiadają przeszkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, jak również ratownicy medyczni. Pierwsze zadanie tej najwyżej ocenianej służby to zabezpieczenie miejsca zdarzenia i przeprowadzenie rozeznania. Wiele czynności dokonywanych jest w tym samym czasie. Trzeba wtedy określić, ile osób jest poszkodowanych, w jakim te osoby są w stanie zdrowotnym, ile pojazdów mamy biorących udział w zdarzeniu, jak te pojazdy są zasilane, czy, czy na przykład gazem, czy są też wycieki płynów eksploatacyjnych. Po takim rozpoznaniu w zależności od sytuacji, jeżeli są osoby zaciśnięte w pojazdach, więc należy przystąpić do ich uwolnienia. Pojazdy są stabilizowane, odłączane zasilanie i przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonujemy dostęp do osób poszkodowanych poprzez usunięcie drzwi, podniesienie deski rozdzielczej w celu właśnie ewakuacji. Danej osoby z pojazdu. I najczęściej tak właśnie zapamiętujemy strażaka. To on jako pierwszy wyciąga do nas pomocną rękę, on pierwszy pochyla się nad nami w kryzysowej sytuacji, on wydobywa ludzi z miejsca zagrożenia i robi wszystko, by zagrożenie się nie rozprzestrzeniło. Nikt nie ma wątpliwości, że to niezwykle odpowiedzialne zadanie, ale też nie zawsze pamiętamy, że nasz ratownik płaci za to ogromnym wysiłkiem. I stresem. Dlatego do służby, której najbardziej ufają Polacy, przyjmuje się ludzi o szczególnych predyspozycjach. Zanim dana osoba zostanie przyjęta do służby w Państwowej Straży Pożarnej, przechodzi nabór. Podczas tego, podczas tego naboru są ustalane warunki fizyczne poprzez odpowiednie testy, następnie jest skierowany do komisji lekarskiej, gdzie jest szereg badań między innymi psychologiczne, psychiatryczne, jako również właśnie różnego rodzaju specjalistów. I choć każdy strażak z punktu widzenia zwykłego człowieka jest prawdziwym twardzielem, to granica jego psychicznej odporności? Istnieje. Każdy strażak, każda osoba odbiera to inaczej, każdy odbiera to indywidualnie. Różnie, różnie jest to później odbierane. Są prowadzone między strażakami rozmowy, po takich zdarzeniach, na przykład traumatycznych, do dyspozycji jest też psycholog w komendzie wojewódzkiej w razie, w razie potrzeby. Można właśnie posłużyć się pomocą takiej osoby. Skoro wiemy, jak i za jaką cenę strażacy nam pomagają, to czas na pytanie: czy my możemy pomóc strażakom? Czego oni oczekują od ludzi obecnych na miejscu zdarzenia? Chcemy od nich uzyskać jak najwięcej informacji. Czy to będzie wypadek, czy to będzie pożar, czy będzie inne zdarzenie, to są osoby, właśnie od których mamy możliwość uzyskania tych informacji, a więc, a więc przekazują nam to, co widzą, to co widzieli, to co się wydarzyło. Znowu też nie mogą znajdować się w strefie zagrożenia, żeby sami nie zostali, nie zostali osobami poszkodowanymi. A drugie to nie przeszkadzać strażakom udzielić informacji, w razie potrzeby pomóc, ale znowu nie przeszkadzać. Warto tę prośbę zapamiętać.